marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, ale przede wszystkim rodacy, zwracam się do Polaków, szanowni państwo. Postanowiłam zabrać głos, ponieważ wreszcie ktoś musi powiedzieć dość. Dość pomawiania polskiego rządu, dość pomawiania Polski, dość pomawiania polskich obywateli. Chcę stanąć przed państwem i powiedzieć jasno, że są sprawy i są takie tematy, kiedy bez względu na to, czy siedzimy w ławach rządzących, czy w ławach opozycji, powinniśmy mówić o tym jednym głosem i razem. A taką sprawą jest polityka zagraniczna i interes, i polska racja stanu. Szanowni państwo, uderzanie w ministrów polskiego rządu, w polski rząd, jest uderzaniem w Polskę i wiecie o tym doskonale. I wasze wycieczki, które od 2 lat robicie za granicę tylko i wyłącznie, by podważyć demokratyczny wybór Polaków, jakim było wskazanie Prawa i Sprawiedliwości jako tej partii, która ma realizować program dla Polski, program dla przyszłości polskich obywateli, jest właśnie działaniem na szkodę Polski i polskiego państwa. Szanowni państwo, czas przeciąć tę spiralę nakręcaną, niszczącą polskie państwo, nakręcaną przez opozycję. Chcę też odnieść się w tym wystąpieniu do tego, co stało się ostatnio hucpą urządzaną przez polityków opozycji, a mianowicie informacje na temat zarobków ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale chcę te informacje i te wyjaśnienia złożyć przede wszystkim Polakom, bo ta informacja im się należy ze względu na to, że cały czas kłamiecie i oszukujecie. Na początku podkreślę jedno. Biorę odpowiedzialność za rząd. Biorę odpowiedzialność za rząd, który miałam zaszczyt przez 2 lata kierować. Biorę odpowiedzialność za sukcesy i biorę odpowiedzialność za to wszystko, co było niedociągnięciami. Wasze krzyki nie zagłuszą tego, co chcę powiedzieć. Dobrze. Mam pytanie do polityków Platformy Obywatelskiej. Skoro tak państwo... Ale zaczekajcie chwilę i posłuchajcie. Jeżeli tak głośno krzyczycie, to proszę bardzo powiedzieć, jak to się stało, że tylko w ciągu 2 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście najważniejszych spółek Skarbu Państwa podwoiło swoje zyski, a ich wartość giełdowa wzrosła o 100 miliardów złotych. 100 miliardów za lata! I te 100 miliardów zostało przeznaczone na programy społeczne, zostało skierowane do zwykłych obywateli. To są pieniądze Polaków, a nie wasze. Mój rząd w ciągu 2 lat wywiązał się z tych deklaracji, które zostały złożone przeze mnie tutaj 15 grudnia 2015 roku, 16 grudnia, kiedy wygłosiłam exposé. Program 500+, darmowe leki dla 75+, dla seniorów. Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, tego przywileju, oddaliśmy ten przywilej Polakom, który wy im zabraliście. Prawo rodziców do decydowania, kiedy ich dzieci mają pójść do szkoły, to prawo, które wy im odebraliście. Wzrost minimalnych wynagrodzeń, wzrost minimalnego stawki godzinowej. Wzrost minimalnej i gwarancja minimalnej emerytury. To są osiągnięcia tego rządu. 2 lata ciężkiej pracy. Ja dzisiaj mam odwagę stanąć tutaj na tej mównicy i mówić o trudnych tematach. Tak. Wzmocniliśmy wymiar sprawiedliwości. Wzmocniliśmy, naprawiliśmy system podatkowy.
Pieniądze, które za waszych czasów wypływały z budżetu, trafiły dzisiaj do kieszeni zwykłych obywateli. Wzmocniliśmy działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tego biura, z którego wy się śmiejecie, ale którego tak bardzo boją się ci, którzy robią deale i różnego rodzaju szwindle na pograniczu, na styku gospodarki i polityki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odbudowuje Polskę. Naprawiamy to, co zostało zepsute. Reformujemy, również jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Również jeżeli chodzi o nasze relacje w Unii Europejskiej. I te osiągnięcia, które w ciągu tych 2 lat ma na swoim koncie polska dyplomacja, wy możecie zaledwie o nich marzyć, wiecie o tym doskonale. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chroni Polski i chroni Polaków. A jak to za waszych czasów było? Jak spojrzycie dzisiaj mieszkańcom Warszawy, tych, którzy zostają wyrzucani na bruk ze swoich mieszkań, w oczy? Taka była wasza ochrona. Tak, rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały. To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej Izbie, a nie zegarki od kolegów biznesmenów. Ci ludzie ciężko pracowali i pracują po to, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z rozwoju Polski, a nie wybrane grupy interesów. Chcemy dalszego rozwoju. Chcemy, żeby Polska nadal budowała swoją silną pozycję na świecie, w Europie, żeby była państwem rozwijającym się. Myślimy o tych wyzwaniach, które przed nami. Naszym błędem, i tu zwracam się do naszych rodaków, do Polaków, było to, że na początku kadencji nie porozmawialiśmy z państwem o tym, jak należy wynagradzać uczciwie pracujących i ciężko pracujących urzędników. Ale mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że ten temat zostanie w tej chwili uporządkowany i zamknięty. Korzystając z okazji, chcę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim ministrom, wiceministrom mojego rządu. Chcę podziękować klubowi parlamentarnemu, który nas wspiera w tej trudnej drodze. Ale przede wszystkim podziękowania należą się Polakom, tym wszystkim, którzy dzisiaj, kiedy mnie spotykają, mówią: dziękujemy, trzymamy za was kciuki, tylko martwimy się, że przyjdzie taki czas, że może się w Polsce coś złego stać i zmienić. Nie zmieni się. Będziemy dalej pilnować interesu Polaków. Jeżeli państwo tak bardzo rozliczacie wszystkich z tych pieniędzy, które uczciwie zarobili, to proszę przyjść tu na mównicę i wskazać, panie pośle, niech pan tu przyjdzie i niech pan się rozliczy, niech pan się rozliczy chociażby z tego, jak była wybudowana elektrownia atomowa. Budowaliście ją 5 lat, 182 miliony złotych, 100 tysięcy dostawał wasz partyjny kolega co miesiąc za budowanie tej elektrowni. Niech pan weźmie mapę Polski, stanie tutaj na mównicy i wskaże, gdzie jest ta elektrownia, bo nawet przez te 5 lat lokalizacji nie sprawdzaliście. Szanowni państwo, ja mogę dzisiaj stanąć przed wszystkimi i rozliczyć się z tego wszystkiego, co przez 2 lata zostało zrobione. Mogę z otwartą przyłbicą mówić o premiach, nagrodach, bo to były pieniądze uczciwie wypłacane z budżetu, który był na to przeznaczony. A gdzie były wypłacane nagrody dla waszych polityków? Na śmietnikach, cmentarzach czy u Sowy? Szanowni państwo, Polska ma niezwykłą szansę rozwojową. Jesteśmy za nią wszyscy odpowiedzialni. To jest nasza wspólna sprawa. My jesteśmy odpowiedzialni za Polskę dzisiaj, ale jesteśmy też odpowiedzialni za Polskę przed przyszłymi pokoleniami, żeby oni mieli miejsce na świecie, które będą kochać, szanować, które będzie dla nich najcenniejsze i tu będą budować swoją przyszłość. I to jest odpowiedzialność nas wszystkich, całej tej sali. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę również.
Ale jeżeli nie będzie zrozumienia ze strony opozycji, że uderzanie w wybory, w demokratycznie wybrany rząd, niszczenie podstaw państwowości jest najgorszym z możliwych, co może robić polityk w Polsce, to nigdy nie będzie łatwo z wami się dogadać. Zacznijcie wreszcie myśleć o Polsce i o Polakach. Ja mam odwagę stanąć dzisiaj przed państwem i mówić na trudne tematy. I życzę wam również tego. A pieniądze Polakom dajcie te, które za waszych czasów wypływały z budżetu. Dzisiaj one są w budżecie i są z nich realizowane programy rozwojowe w całej Polsce. Proszę Państwa.